Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ciekawych minigier. Dzisiaj znów chciałbym wam zaprezentować grę z Newgrounds. Od czasu do czasu wchodzę sobie na tę stronkę, bo wiem, że znajdę tam przynajmniej jedną grę, która mi się spodoba i nie myliłem się. Przed wami gra, która się nazywa Marsz Blobów, czy Żelków, czy jak zwał, tak zwał. I jest to gra, która bardzo mocno inspiruje się lemingami. Sterujemy tutaj takimi właśnie żelkami, które muszą dotrzeć do tej tutaj fontanny. No i cóż, i one właściwie chodzą sobie bezmyślnie, chyba że przydzielimy im konkretne zadania, wówczas no jakoś będą mogły tam dotrzeć. Przeszedłem tę grę w całości, więc tutaj są wszystkie rundy. No ta gra jest strasznie krótka, 12 poziomów. I pierwsza runda jest taka bardziej pokazówkowa. Tu najzwyczajniej w świecie nic nam nie zagraża. Wypuszczamy te bloby i tyle. Tutaj też mamy liczbę minimalną blobów, tak? Czyli 12. Jak wpuścimy 12, to jest już ok. Klikamy dalej. I tu już jest bardziej skomplikowana sytuacja. Jak widzicie, mamy tutaj nowy rodzaj bloba. I podobnie tak jak w lemingach przydzielamy konkretnym lemingom, które już wypuściliśmy, swoje jakieś profesje, tak jest i tutaj. Musimy poczekać, aż on sobie zejdzie. Okej. I ten blob stał się kamieniem i dzięki temu inne bloby mogą się od niego odbić. Znaczy, no. Tak, ta runda jest jeszcze prosta. W ogóle to. Ta opcja pozwala nam usunąć dany obiekt, jeżeli byśmy go nie chcieli. No dobra. Okej. Teraz pojawiła nam się trampolina. Więc trampolina, no chyba sami wiecie, co ona daje. Więc tak, wychodzimy tędy. Dobra. Spróbujmy. Mniej więcej chyba pamiętam, o co tutaj biegało. Więc ten blob musiał stać się kamieniem. Ale coś chyba źle zrobiłem. Dobra, nie. Jeszcze raz. Tego usuwamy, bo nie o to nam chodziło. Musimy stworzyć kamień, ale musimy go stworzyć tutaj. Bierzemy teraz tego. O tak. I wypuśćmy najpierw jednego, żeby zobaczyć, czy on w ogóle tamtędy przejdzie. No nie bardzo. Okej. Jeszcze raz. Tutaj wszystko jest dobrze. Tylko właśnie kwestia pozostaje w tym, żeby oni jednak wskoczyli na tę platformę. Dobrze, on i tak się cofa, więc cóż. Zobaczmy teraz. O, udało się. Tego zamieniamy w kamień. Teraz myślę, że wypuszczę wszystkie. Powinno się udać. To jeszcze nie są skomplikowane rzeczy. Potem będziemy mieli jakby przeciwną drużynę blobów, która będzie nas próbowała zabić. No ale okej. O, i tu mamy właśnie tę drużynę. To znaczy, są dwa rodzaje wrogich blobów. Te akurat się nie ruszają, natomiast są takie, które się normalnie tworzą z tych tutaj, nie wiem jak to nazwać.
I teraz to, co możemy zrobić, to stworzyć właśnie bloby strzelające. Ja właśnie to zrobię. Okej, i teraz wypuszczamy resztę. Jak widzicie, pięknie sobie z nimi poradziliśmy. Jezu, to wygląda tak, jakby one ginęły. Może się mylę. Ale nie, jest napisane, że wygrały. No chyba, że ich celem było samobójstwo. No to wtedy rzeczywiście wygrały. Co tutaj? Tutaj... A, bo ja tutaj nie mam kamienia, ale mogę zrobić skocznię, dzięki której oni dotkną tej ściany i się od niej odbiją. O, właśnie tak. I teraz jeszcze przydałaby się druga skocznia. Okej, okay. Najpierw wypuszczę jednego, tak dla próby, żeby zobaczyć, czy to w ogóle ma sens. Czy mu się uda. Ale raczej tak, okej. Okay. To wypuszczam resztę. Jeszcze będą dwa rodzaje blobów, które będziemy mogli... Chwila, dwa? Tak, dwa rodzaje blobów, które będziemy mogli zrobić. No dobra. O, i tu widzicie, mamy już bloby, które się poruszają. I dzięki temu, że ja postawiłem tutaj tego strzelającego, to one już nie stanowią dla nas większego, znaczy żadnego zagrożenia praktycznie dla nas nie stanowią. Tego zamienimy w skałę. O tak. Tego zamienimy w trampolinę. Ogółem tutaj niektóre rundy można przejść w różny sposób. Nie jest powiedziane, że musi być to w jakiś konkretny sposób ukończone. Wydaje mi się, że... Aj, co ja zrobiłem? Raz zresetujmy. Znaczy, mógłbym to jeszcze raz zrobić, ale dobra, nie. Właśnie, ta trampolina się znajdowała w złym miejscu. I teraz by się przydała kolejna trampolina, co nie? Tak mi się wydaje. Okej, okay. Teraz wszystko poszło dobrze. Wypuśćmy naszego bloba i zastanówmy się... Znaczy, śledźmy, czy on dobrze się porusza. A jeżeli chodzi o tego typu gry, to jeszcze mam na Steamie, i to mi się przypomniało właśnie teraz, grę Flockers. I to też jest taka lemingo-podobna gra, tyle że z owcami. Więc... Ciekawe, znaczy będę musiał tę grę stestować. Urządlę ją jak osa. Teraz tak, o co tutaj chodziło? Dobra, nie mam możliwości stworzenia działka. Okej, chyba mniej więcej pamiętam, że trzeba było je jakoś w odpowiedniej kolejności tworzyć. Aj, niekoniecznie w takiej. Ah! No fuck. Nie, chwila. Co tutaj trzeba było zrobić? Nie mogę w nich strzelać ani nic. O, ale mogę coś takiego zrobić, okej.
Dobra. I teraz chwila, on się tutaj cofnie. Bo, aha, warto tu zaznaczyć, że te kamienie nie zablokują tych zielonych. W sensie oni zniszczą ten kamień. Okej, więc teraz oni się cofną tutaj. Cofną się tak. No dobra, spróbujmy. Może się. A! No tak. Jak mogłem o tym zapomnieć? Chwila, co ja tutaj robiłem takiego? Fuck. O, na dłuższy moment się tu muszę zatrzymać, bo nie ogarniam. Boże, co ja do. Kurde, jeszcze raz. Idziemy tutaj, robimy tak. Blokujemy przejście. I teraz. Teraz chyba trampolina by się przydała, co nie? No zobaczmy. Tutaj raczej wszystkich naraz bym nie wypuścił, bo skończyłoby się to źle. Aha. Nie no, spoko. A jednak, kurde, a to ich jednak przesuwa. Ej, to czemu mi się pomyliło, że to tak nie robi? No dobra. Ej, bez sensu. A mi się jakoś ten. Mi się jakoś wkręciło, że oni te kamienie mogą zabijać, ale to by. No dobra, mniejsza. Nie było tematu. Ja myślę, że zrobię tak. Zrobię tak, jak było wcześniej. Chwila. Jeszcze raz. Może to nie będzie nawet potrzebne, żeby robić trampolin. Okej. I oni się teraz cofną. Mógłbym to jakoś inaczej rozplanować, no ale trudno. Mógłbym zrobić tak, żeby oni całkowicie się zablokowali, no ale nie. Dobra, zobaczmy. Trzeba po prostu wiedzieć, kiedy je wypuścić. No na pewno nie teraz. Okej, już wiem mniej więcej, w jakiej częstotliwości je wypuszczać. Spróbujmy na tych dwóch to przetestować.
Ja je wypuszczam dokładnie wtedy, kiedy te się odbijają od ścianek. O. I jak widać, to działa. Oj. No, nie zawsze to działa. Boże. Spokojnie, damy radę. A może i nie. Moim zdaniem to jest jedna z trudniejszych rund, to znaczy późniejsze wydają mi się o wiele, wiele łatwiejsze. Ale mamy już połowę blobów. Więc może to lepiej nawet. Dobra, walić to. Wygrałem. Uff, to będzie dużo prostsze. I teraz tak, jak widzicie, mamy nowego bloba. On daje nam przyspieszenie. To przyspieszenie, w którą... Strona, w którą będzie to przyspieszenie, zależy od tego oczywiście, w którą stronę sam ten blob jest obrócony. Teraz tak, czy mogę mieć działko? Mogę. To ja je stworzę na samym początku. O, właśnie tak. I teraz zrobimy tak. Tutaj się musi rozpędzić. I tu musi skoczyć. I mam nadzieję, że to się uda. Okej. Teraz możemy masowo ich tu przetransportować. Powinno być dobrze. No, to ta runda w porównaniu z poprzednią to jest całkiem prosta. A tu z kolei mamy stop. Co daje nam stop? Stop daje nam tyle, że po przekroczeniu tego znaku bloby na chwilę się zatrzymują. I potem ruszają dalej. Jeżeli są rozpędzone, no to im znacznie ułatwia wyhamowanie na różnych niebezpiecznych obszarach. Chwila, co ja tu mam zrobić? Dobra, już wiem. Czy ja tu mogę skakać? No nie za bardzo. Ewentualnie mogę coś takiego zrobić, co nie? A, no i sami widzicie, że też te poszczególne moce zabierają konkretną liczbę blobów, więc to nam zabiera bardzo dużo ich. Z tego zrobimy znak stop. I jeszcze zrobimy skałę. O, sami widzicie, zatrzymał się na chwilę. I jeszcze jeden. Czy ja będę miał wystarczającą liczbę blobów? Chyba tak. Dobra, muszę zrobić jeszcze jednego, jego specjalnego. Zobaczmy, czy się uda. Okej. Więc wpuszczamy resztę.
i cieszymy się zwycięstwem. Pięknie, jeszcze 3 rundy przed nami. Co tym razem? Dobra, jak widzicie, jest bardzo dużo stanowisk, z których te zielone gnojki się rodzą. Ale spoko. Okej. Jak widzicie, pozbyliśmy się zarówno tych tutaj, jak i tych w tym miejscu. Teraz się pozbędziemy tych. Okej. Dobra, niektórym się udaje jeszcze przejść, więc może kolejnego jeszcze wezmę. Sorry, Ania coś do mnie napisała. Muszę się zawsze. No szkurde mać. Muszę się zawsze wylogowywać z Face'a, ale już teraz mi się naprawdę nie chce. Więc tak. Jak widzicie, problem z tymi zielonymi blobami się rozwiązał. I teraz. Teraz chyba możemy zrobić coś takiego. I jeszcze to do rozpędzenia się. A, tylko 10 wystarczy, że będziemy mieć, więc luzik. Okej, weźmy jednego na przetestowanie. Zobaczmy, czy to się uda. Ano się udało. Okej. Jedziemy z resztą. Dobra. Przedostatnia runda. Pamiętam tę rundę. Jest dosyć ciekawa. Jest dosyć ciekawa, ponieważ można ją w bardzo łatwy sposób przejść. Jedyne, co musimy zrobić, to tutaj ustawić kamień. I zrobić coś takiego. Tak. Jak widzicie, większość tej planszy jest kompletnie dla nas nieistotna. Wystarczyło zrobić taki prosty trik. Sprawdź jak. The big final. Okej. Dobra. Tylko co ja chciałem tym osiągnąć? Chwila, jeszcze raz. Robimy tak. Fuck. Reset. Dobrze. I w ten sposób pozbywamy się tych 3 blobów. Znaczy 4 blobów. No to teraz jeszcze pozostała nam kwestia pozbycia się tych ruchomych. Co ja tu powinienem zrobić? Na pewno przydałaby się jakaś trampolina, co nie? A mamy do wyboru tutaj właściwie każdą z możliwych mocy. No i bardzo dużo blobów do dyspozycji. Okej. On powinien się rozpędzić i dzięki temu właśnie się tu ustawić. I jeszcze jednego strzelającego bym chciał umieścić.
Okej. Czyli kolejne natarcie tych blobów jest już dla nas nieistotne. To teraz jeszcze by się przydało coś innego. Chwila, jak oni są tutaj? Chwila, co ja tutaj zrobiłem? Tak idzie, tak. Dobra, spróbujmy zrobić trampolinę. Może to coś da. Mam nadzieję, że to coś da. No nie! Nie tak miało być. Nie miał mi zginąć. Okej. I jeszcze jedna trampolina by się przydała. Właśnie, tylko że on będzie rozpędzony i mam nadzieję, że to... Fuck! Spróbujmy może postawić kamień, może to coś da. I teraz spróbujmy postawić trampolinę. Ja to jakoś inaczej przechodziłem, ale dobra. Uff. I teraz powinno być chyba okej. Znaczy tak mi się wydaje przynajmniej. Okej. Wysyłam resztę. No i proszę Państwa, wielki finał się właśnie zakończył. No, szkoda, że ta gra ma tylko 12 rund. Jest jeszcze jeden taki... Jest jedna możliwość. Jest jedna możliwość działania. I jeszcze taki tryb dla troli. Ale nie będę może tego. Nie będę tego jakoś szczególnie przechodzić. Polecam wam zapoznać się z tą grą. Mam nadzieję, że autor jakoś ją rozszerzy, byłoby to całkiem spoko. Póki co, żegnam się z wami, no i do następnego.